Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Progresu. Jako że w poprzednim odcinku zakończyliśmy wyzwanie z Marcinem Robakiem, udało mi się go odblokować, to stwierdziłem, że czas na nowe wyzwanie, bo to właściwie oczywiste. I sam wpadłem na pomysł z tym piłkarzem, choć i tak widziałem to w komentarzach, więc po prostu, co mogę powiedzieć, wielkie umysły myślą podobnie. Proszę państwa, zaczynamy walkę o obrońcę Ajaxu Amsterdam, Davinsona Sancheza. Jest to naprawdę utalentowany Kolumbijczyk z ogromnym potencjałem. Mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć. Nie przesadziłem z wyznaniami, bo widziałem w komentarzach, że niektóre były naprawdę odjechane, jak na przykład 5 goli De Ligtem. Bez przesady, kurczę, gdybym potrafił tak strzelać obrońcami, to pewnie jednak zdobycie jednego gola czasami naprawdę graniczy z cudem, więc naprawdę, jako że chcę wzmocnić linię defensywy, to nie zaszalałem. Jedna asysta obrońcy, dwa czyste kąta i dwa razy ocena środkowego obrońcy musi być większa niż 8,0. Dowolnego środkowego obrońcy, byleby była większa. Damy radę. Przy okazji, jako że mamy trochę wolnych punktów, to postanowiłem ulepszyć środkowego obrońcę. Oczywiście, Grant spisywał się naprawdę dobrze, jednak mamy tutaj już dużo srebrnych piłkarzy, to przyda się wzmocnienie również na tej pozycji. Partnerem Klostermana zostaje Orban. I tyle. Silny, wysoki, nawet szybki, poradzi sobie. Pierwsze spotkanie przed nami, dzisiaj w strojach Termaliki, ponieważ bardzo szanuję ten klub w rzeczywistości. Czeka nas mecz z taką okej drużyną, prawie cała Liga Hiszpańska. Powiedziałbym, że standardowo, trudno mi się znów przyzwyczaić do tych kart, jednak mówię to w każdym odcinku, więc tym razem się po prostu zamknę. Niestety nagrałem ten odcinek dosłownie chwilę przed spotkaniem Ligi Mistrzów, Juventus kontra Monaco, jednak co mogę powiedzieć, nie mogę się doczekać tego meczu. Real Madrid z Atletico, to powiem tyle, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak jednostronne spotkanie. Poważnie, myślałem, że jakiś wyrównany mecz, może remisik, a tutaj dewastacja Realu Madryt, choć wiecie co, dobrze, pewnie teraz tracę bramkę. Tak jest, tracę bramkę, jednak tak się zastanawiam, skoro to są derby Madrytu, to czy gole na wyjeździe liczą się podwójnie? Nie powinny, bo grają ciągle w tym samym mieście, nie no, to jest właśnie moje poczucie humoru. Dlatego nie ma czegoś takiego jak funny moments na tym kanale, mnie to śmieszy. Przepraszam, tak, piąta minuta, Carrasco zdobywa bramkę, zamykam się. Nie no, jeszcze tak tylko zamykając ten temat, to awans Realu do finału Ligi Mistrzów według mnie jest już pewny. Teraz pytanie brzmi, czy Monaco, czy Juventus? No ja stawiam na Monaco, no ale Juventus to ciężka drużyna, przecież oni mają taką defensywę. Można powiedzieć, że najlepszą w Europie i naprawdę, nie wiem co powiedzieć. Z drugiej strony to, ile Monaco zdobyło bramek w tym sezonie, również zasługuje na wyróżnienie, więc mam nadzieję, że było to dobre spotkanie. Zaraz idę oglądać. Dobre podanie, wlazło do środkowej, czy będzie główka? Była główka i to jest bramka Jodłowca na 1-1. A kurczę, przycinałbym, przytrzymałbym lobby, byłoby po wszystkim, no ale dobrze, spróbujemy następnym razem, okej. Wróciliśmy do gry, będzie to ciekawe spotkanie. Świetne podanie Piotra, wlazło, no, coś w formie nie jest chyba. Świetnie, zejście na lewą nogę i kurczę, no fajny strzał, jednak no Oblak to jednak jest dobry bramkarz, nie ma co ukrywać, więc z pewnością, z łatwością będzie bronił takie strzały. Nieudany rzut rożny, wlazło, podanie do Marcina Robaka, no pokazuje swoją siłę, to jest dobre, jednak niedokładne podanie. Robak dobrze tutaj zrobił miejsce dla Kucharczyka. Udany dribbling, tylko czy to skończy się dośrodkowaniem? Jest Kucharczyk, jest wrzutka, jest... Jest co? Serio? To był mor chyba, nie? Masakra. Kucharczyk świetnie do Robaka i ten... Nie trafia. Nie trafia, to byłoby przelobowanie, jednak z tego co widzę, bramkarz chyba dotknął. Dotknął czy... Nie wiem. Dotknął. Nie mam pojęcia jak to zrobił, brawa dla niego, jednak... Dziwnie to wyglądało. Kucharczyk, przyjęcie, Robak, gol! 1-2, kurczę, on ma naprawdę dobre wykończenie jak na srebrnego piłkarza. No 78 strzelania, to jest jednak bardzo wysoka statystyka jak na piłkarza z oceną 74. Z przyjemnością nim się zdobywa gole. Brawo Marcin, prowadzimy. Kucharczyk pokazuje Turanowi, gdzie jest jego miejsce, mamy rzut. Ja wiem, ja znam siebie, czasami wyolbrzymiam, czasami gadam głupoty, że rzut wolny, rzut karny, jednak teraz... Kuchy bieg w stronę bramki, no jak opętany. I co? I nic. No może przed chwilą nie wyszło, jednak prowadzimy po pierwszych 45 minutach. Wow, niezła dokładność podań mojego przeciwnika. To dlatego, że po prostu miał mało tych podań. To ja głównie utrzymuję się przy piłce, jak to było widać. Nie wiem, kto wszedł. Stawiam, że Feguli, no ale nie poznałem po tej twarzy. Zaraz się przekonam.
Tak, Gray i Feguli, czyli zestaw z Premier League, ale uwaga, ponieważ tutaj... No, halo, halo. Co... O ty śmieciu. Wiem, powiedziałem to najgroźniejszym możliwym głosem. Ze mną się tak nie zaczyna. Naprawdę, no golasso, creme de la creme, stadiony świata, cholera jasna. Ja ci zaraz dam daba. Kurde, gram brązowym, srebrnym, biednym składem. On musi. O nie, kolego, nie. O tak, doskonale, Mor jest sam na sam, Emre Mor. I czy będzie? Tak jest, mamy Pawłowskiego, cud się wydarzył. Oblak upokorzony jak dziecko. To jest niesamowite, Mor w pięknym stylu pokonuje bramkarza Atletico Madrid. No jak on to zrobił? Piękna sprawa, no położył się jak... No nie będę tutaj stosował tego porównania, bo byłoby po prostu brzydkie. Jednak położył się, po prostu się położył, bo wie jakie jest imię pana. Brzmi ono Emre Mor, choć to jest imię i nazwisko. Nieważne, ponownie prowadzimy w tym spotkaniu, na które trzeba uważać. Niang, ty nie zasługujesz na tego... Znów mnie dabuje. Nie mam pojęcia, kto to podawał. Orban. O matko. No on jeszcze nie czuje naszej drużyny. On się musi przyzwyczaić do gry na tak wysokim poziomie. Teraz trzeba uważać. No nie mów się, że w taki sposób. Jadłowiec. Marcin Robak w polu karnym. Cudownie. 4-4. Kurde, on kończy jak Lewandowski. No właściwie Lewy też grał w Lechu Poznań. Więc jakieś tam podobieństwo jest. Kurcze. Jeśli znów tracę bramkę przez nieudolne wybicie, no... Wiecie co, ja mu chyba dyplom wyślę, bo wydaje mi się, że jest to jego największe życiowe osiągnięcie. Gratulacje! Pokonałeś srebrną drużynę. No i mamy ostatni gwizdek. No niestety, są plusy dodatnie, ale są też plusy ujemne. Dodatni jest taki, że zgarniamy Pawłowskiego. Ujemny, że no niestety przegrywamy to spotkanie. Gdybyśmy mieli lepszego bramkarza, to myślę, że kompletnie inaczej by się potoczył ten mecz. Bo przeciwnik był słaby, no on był po prostu słaby. Robiłem wszystko, co w mojej mocy. On pewnie teraz zaczął biegać nago po domu z radości, no ale... No dobrze. Mamy nową kartę. Michał, dziękuję ci za wszystko, jednak czas na zmianę. W naszej drużynie ląduje Łukasz Pawłowski. 87 tempa, 77 strzelania. Świetnie się tutaj nam zgrywa z Marcinem Robakiem. No i mam nadzieję, że ten duet... No, uznajemy to za duet, przyniesie nam naprawdę dużo bramek, potrzebujemy ich. A okej, przeciwnik znaleziony, no, nie ukrywam, kreatywna drużyna, ponieważ mamy tutaj odrobinę Bundesligi, Ligi Francuskiej, Premier League, to się może podobać. Swoją drogą właśnie się odbywa mecz Ajaxu z Lyonem i co się dzieje z Lyonem? Ja chciałem zobaczyć Fekira i Lacazette w finale Ligi Europy, no ale wszystko wskazuje na to, że to... Ajax przejdzie do kolejnej fazy, ale chwila, ja tu gadu, ale na szczęście przeciwnik tego nie wykorzystał. Przy okazji gram z Polakiem, pozdrawiam cię mój rywalu, jeśli mnie oglądasz. Jeśli mnie nie oglądasz, to cię nie pozdrawiam. Jednak 3-0, a jest 49 minuta spotkania. No się nieźle tam Holendrzy bawią. Pawłowski chce to zrobić w prosty sposób i mu to wychodzi. 0-1 w 10 minucie, witaj w drużynie Szymon. Przepiękna bramka. Naprawdę, nigdy nie strzelam z biegu. Pierwszy raz to chyba zrobiłem w tej FIFA. No dobra, może drugi, nie będę was okłamywał i opłaciło się. A obejrzę sobie powtórkę, bo naprawdę to, w jaki sposób załatwił Kariusa, zasługuje na wyróżnienie. Tam widzę, że kibice drużyny gospodarzy na trybunach niezadowoleni. No nie dziwię im się, trochę przypał. Nie za bardzo wiem, kto może wykonać stały fragment gry. Pewnie zasłaniam wam to swoją głową, przepraszam, no ale... O, Pawłowski ma dobre staty. Pięcioosobowy mur. Challenge accepted. Pawłowski, gol! 0-2, no proszę państwa. Naprawdę cieszę się, że udało się wykonać to zadanie. Ten gol pod cinką dodał nam 23% jakości gry. Jeny, pięknie to zrobił. Nawet Ronaldo mi tak to nie wychodzi. No, nieźle. Nawet nie wiem co powiedzieć, bo nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie mi się nim grało. A to dopiero pierwsze 20 minut. Herrera, mój błąd, źle wyczułem interwencję w obronie, jednak tym razem Huven nas nie zawiódł. Okej. No nie no, bardzo możliwe, że teraz lecimy po trzeciego gola. Mustafi, wyminięty przez Polaka. Jeszcze Pawłowski, uderza! No trochę przedobrzyłem.
Robak. Tutaj piłka niestety odbiła się od pięty obrońcy, przez co nie trafiła do Pawłowskiego, ale ten walczy do końca i to się ceni. Szaka kontuzjowany, no ale trzeba grać. Ojeny. Ander Herrera, tym razem udaje mu się trafić do siatki. 1-2 w 40 minucie. Ander w koszulce reprezentacji Polski. Nie pogardziłbym takim środkowym pomocnikiem, choć wydaje mi się, że ten transfer jest niemożliwy. Ach, myślałem, że jeszcze uda się oddać jedno uderzenie w pierwszej połowie, jednak niestety sędzia zagwizdał. 1-2, fajne spotkanie. No, przeciwnik ma więcej procent posiadania piłki, nie odczułem tego. Wydawało mi się, że jest to bardziej takie wyrównane spotkanie, no ale cóż. No zaraz się przekonamy, jak będzie wyglądała druga część tego meczu. Nie ukrywam, chciałbym zobaczyć hat-trick Pawłowskiego. Mane dopiero co wszedł na boisko i już może tutaj zostawić ślad na nim. Na szczęście, o, tym razem to Pulisic odbierał zagranie do Pawłowskiego. Erik Bay jest szybki, no ale czy przechytrzy Polaka, nie ma opcji. Pawłowski, zagranie do środka. Wlazło, uderza! Piękna bramka, 1-3. Piłka odbiła się od poprzeczki, no i chyba to jest już takie przypieczętowanie zwycięstwa, choć oczywiście nie lekceważę przeciwnika. Jeszcze dużo czasu do końca tego meczu. Wszystko może się wydarzyć. Wiemy, jaki jest futbol, no ale bramka, palce lizać. Znaczy, ja w siebie wierzę, no ale... No zobaczymy. Pawłowski. To było celne. Kurzawa, on akurat ma dobre uderzenie, jednak podał do Remiego, to nie była dobra decyzja. Czas postawić kropkę na Robak. Ajajaj, no zbyt pewny siebie się poczułem. Do trzech razy sztuka, do środkowania, tym razem na kogoś innego. De Ligt! Naprawdę bym się śmiał, jakby teraz zdobył taką bramkę, po prostu patrząc na to, co mówiłem na początku odcinka. No okej, spróbujmy jeszcze raz coś zdobyć. No nie wyjdzie, nie wyjdzie. Ładnie, ładnie. Remi na 2-3. I znów wina bramkarza. Bo jestem pewien, że ktoś lepszy by po prostu wyszedł po piłkę. No bo bądźmy poważni, ona leciała mu przed oczami. Stwierdził, że się na nią popatrzy. Brawo, brawo, Huven. Jodłowiec po raz... no tak. Doskonale wiemy, że w poprzednim meczu jego bramka była po prostu przypadkiem. Ten strzał mówi sam za siebie, choć można to też skomentować inaczej, że nawet najlepszym zdarzają się pomyłki. Tutaj możecie sobie wybrać opcję, którą preferujecie. Wygraliśmy ten mecz. O, co za niespodzianka. Pawłowski zawodnikiem tego meczu. Niestety żaden środkowy obrońca nie zdobył asysty. Ich oceny Willy Orban 8,0. Zaliczamy. Jest utrzymania w kolejnym odcinku. Awans, to proste. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj jest to tyle. Uznaję ten odcinek za udany. W sumie zdobyłem 6 bramek. No niestety, pierwszy mecz przegrałem, ale zapomnijmy o tym. Co zapamiętamy z dzisiejszego epizodu, to, że do naszej drużyny trafił Pawłowski, wczuł się w rolę tego pomocnika, zdobył 2 bramki w pierwszym spotkaniu. Ja jestem z niego dumny. Mam nadzieję, że wy również. Do usłyszenia jutro w kolejnym filmie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.